Przemysław Tabor, Compaig 24 TV. Jesteśmy dzisiaj na kongresie Wellconomy w Toruniu i mam przyjemność rozmawiać z panią Małgorzatą Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Pani prezes, czy polskie instytucje były właściwie przygotowane do tego, żeby obronić przedsiębiorców w trakcie pandemii? Nikt nie spodziewał się wybuchu pandemii, w związku z tym również nasze instytucje, takie jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, nie przygotowały się, czy też nie przygotowywały się na wypadek takiej katastrofy, tak, jaką była pandemia. Natomiast musiały zachować się niezwykle zwinnie i musiały natychmiast zmienić zasady swojego działania, jeżeli chciały nadal zadania realizować. PARP znalazł się w takiej sytuacji jak różne inne instytucje publiczne. Musieliśmy błyskawicznie zmienić tryb pracy, czyli przenieść pracowników na pracę zdalną. To był duży wyczyn, ponieważ w PARP-ie pracuje ponad 600 pracowników, którzy musieli mieć zabezpieczony sprzęt informatyczny. Musieliśmy szybko pozmieniać pewne procedury, zmienić obieg dokumentów z dokumentów papierowych na dokumenty cyfrowe, po to, żeby pracownicy, będąc w domach, mogli wykonywać swoje zwykłe obowiązki. Było to niezbędne, jeżeli chcieliśmy realizować nasze zadania. Także myślę, że w przypadku PARP-u to naprawdę był sukces, ponieważ nie zatrzymaliśmy absolutnie żadnych zadań. Bardzo dużo pracy w okresie pandemii mieliśmy i mamy. Mało tego, doszły dodatkowe zadania, ponieważ uruchamiane były różne pakiety pomocowe. PARP bardzo aktywnie włączyła się we wszystkie działania, które były skierowane do przedsiębiorców. Nie tylko te czysto finansowe, chociaż te oczywiście również, natomiast również jeżeli chodzi o działania informacyjne, jeżeli chodzi o działania szkoleniowe. Razem z Ministerstwem Rozwoju przygotowaliśmy na przykład serię 20 wideokonferencji, na które zapraszaliśmy przedsiębiorców. Zaprosiliśmy do współpracy wiele instytucji, tych, które uczestniczyły w całym ogromnym procesie zmiany prawa, przygotowania różnych działań antykryzysowych, ponieważ gąszcz zmian, który następował właściwie z tygodnia na tydzień wiosną zeszłego roku, spowodował, że przedsiębiorcy, mieszkańcy, obywatele już nie bardzo mogli odnaleźć się w tych zmienianych przepisach. Stąd też ten cykl konferencji takich informacyjnych, szkoleniowych, który pomagał po prostu uporządkować wiedzę na ten temat, co się dzieje, z jakich można programów skorzystać, co jest dedykowane przedsiębiorcom, z czego mogą korzystać w najbliższej przyszłości. Ale też PARP otrzymał duże zadanie wsparcia wszystkich średnich przedsiębiorców w Polsce w ramach dwóch programów operacyjnych, programu operacyjnego Inteligentny Rozwój i program operacyjny Polska Wschodnia. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy potrzebowali wsparcia na kapitał obrotowy, mogli to wsparcie otrzymać. To było ogromne zadanie dla naszej agencji, ponieważ wszystkich średnich przedsiębiorstw w Polsce jest ponad 15 tysięcy. Byliśmy przygotowani, że może będzie taka sytuacja, że wszyscy ci przedsiębiorcy przyjdą o pomoc do PARP-u. Okazało się, że przyszło ponad 6 tysięcy przedsiębiorców. Ostatecznie udzieliliśmy wsparcia wszystkim tym, którzy spełniali warunki otrzymania tej pomocy. To było ponad 4,5 tysiąca przedsiębiorstw. Także udało nam się bardzo płynnie to zadanie zrealizować. Środki powędrowały do naszych przedsiębiorców. Myślę, że jest to też dowód na to, że organizacja rzeczywiście działa bardzo sprawnie, no i sobie po prostu poradziła w tej pandemii. Tak jak pani powiedziała, to było ogromne zadanie i z pewnością wymagało zaangażowania olbrzymiej ilości funduszy. Co rodzi pytanie o to, że teraz pandemia wygasa, ale być może powróci jesienią, nie wiemy tego jeszcze. Czy w takim razie PARP jest gotowy na to, żeby pomóc przedsiębiorcom w przypadku nasilenia pandemii ponownie? Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby rzeczywiście i że pandemia faktycznie
wygasa, widzimy, co się dzieje, z padającą wciąż liczbę zachorowań i błyskawicznie powiększającą się liczbę szczepionych Polaków, w związku z czym miejmy nadzieję, że już nie będzie powrotu do takiej sytuacji. Gdyby była, oczywiście jesteśmy gotowi organizacyjnie na to, żeby podjąć się kolejnych zadań. Natomiast, tak jak mówię, mam nadzieję, że już nie będzie takiej potrzeby. W związku z tym chcemy myśleć nadal o tym, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni myśleć o swoim rozwoju, w jaki sposób wspierać rozwój polskiej gospodarki, w jaki sposób zarówno finansowo pomagać, czyli kierować kolejne działania jeszcze w tej perspektywie finansowej, już w perspektywie finansowej, która za chwilę się rozpocznie, jak i w sposób niefinansowy, ponieważ musimy myśleć o rozwoju naszych kadr, musimy myśleć o rozwoju kompetencji, jeżeli chcemy mówić o kompletnie nowych rozwiązaniach, jeżeli chcemy mówić o tym, że digitalizacja, cyfryzacja, przemysł 4.0 jest naszą przyszłością, musimy przygotować nasze kadry, ponieważ jednak w wielu instytucjach wciąż nie ma takich kompetencji. Również PARP przygotowuje ofertę dla przedsiębiorców bardzo szeroką, która pozwoli te kompetencje rozwijać. Ale pozostańmy optymistycznie nastawieni. Pani prezes Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, była dziś moim Państwa gościem. Serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję bardzo.